Dziś w Echo 24 o sprawie Michała J., byłego wiceprezydenta Wrocławia i dyrektora Departamentu Spraw Społecznych, oskarżonego m.in. o przyjęcie łapówki w wysokości około 7 tysięcy złotych, która rzekomo miała pomóc byłemu urzędnikowi częściowo opłacić koszty jego wycieczki na wyspę Zanzibar. Więcej szczegółów już o godzinie 18 w informacjach Echo 24. Serdecznie zapraszam, Piotr Błachut.